Ewa taka usłyszała cztery zarzuty, grozi jej dożywocie. Mieszkańcy Strzeszowa, gdzie doszło do tragedii, są wstrząśnięci, choć przyznają, że o ciążach kobiety wiedzieli. Podupadające gospodarstwo w Strzeszowie w Zachodniopomorskiem skrywało straszną tajemnicę. Na podwórku przy domu Beatyka policja wykopała trzy dziecięce szkielety. Bardzo ładne. Sąsiedzi kobiety są zszokowani. W Strzeszowie mieszka około 200 osób. To wieś, gdzie każdy zna każdego i Beata K. nie była wyjątkiem. Dla mnie to jest szok, i koniec. I to wszystko. Tragedia, nie? Znają państwo sąsiedni? Ja tylko ją znałam, jak moja córka z nią do szkoły chodziła. To nieraz ona przychodziła do mojej córki, nie? Ale tak to... Kobieta została zatrzymana. Usłyszała cztery zarzuty zabójstwa. Prokurator przedstawił Beacie K. trzy nowe zarzuty zabójstwa dzieci w latach 2007 do 2009. Jednocześnie zarzut, który został przedstawiony Beacie K. w lutym, zarzut dzieciobójstwa, został zmieniony na zarzut zabójstwa. Mieszkańcy z trudem mówią o makabrycznym odkryciu. Nie chcą pokazywać twarzy. O to, co się stało, obwiniają ojca dzieci, który ich zdaniem także przyczynił się do tragedii. On był w szoku, może kiedy po policja był. Czy ona poporodowo może była w szoku? Nie chcieli mieć dzieci. On tak sam, bo to jest współudział. Ja dlatego on nie chce rozmawiać teraz, bo się też boi. Dupą trzęsie. Według sąsiadów Beata K. owijała brzuch folią, by ukryć ciążę. Próbowała też doprowadzić do poronienia. Mieszkańcy powiedzieli panu, że bandażowała ten brzuch, że próbowała ukryć tą ciążę. To musieli o niej wiedzieć. No, to logicznie z tego wynika, że jednak ten krąg osób wiedzących był znacznie szerszy. W lutym na tym samym podwórku mundurowi odnaleźli ciało innego noworodka. 41-letnia kobieta została wtedy oskarżona o dzieciobójstwo i przyznała się do zbrodni. Być może w samej miejscowości rozmawiano o tych wszystkich zdarzeniach, ale no nie wyszło to poza krąg tej miejscowości. No tutaj możemy tylko domyślać się tego, co tak naprawdę kierowało tymi ludźmi. Noworodek odnaleziony w lutym zmarł mniej więcej 3 lata temu. Biegli zbadają, z jakiego okresu pochodzą szczątki pozostałych dzieci. Pomocą, bo jednak mówimy o chorobach. Chociaż tak jak mówię, no z perspektywy mamy, ciężej mi się patrzy na osobę, która się dopuszcza tak okropnej zbrodni, tak profesjonalnie i trudniej mi postrzegać kogoś takiego w kategoriach pacjenta, osoby chorej. Ale no oczywiście państwo takiego komentarza profesjonalnego do mnie oczekujecie, więc to jest najprawdopodobniej osoba chora. Dlatego ja też o to dopytuję, ponieważ to nie jest pierwsza taka zbrodnia w ostatnim czasie. Ostatnio zapadły dwa wyroki w sprawie matek, które mordowały własne dzieci. Zastanawiam się, też mówimy tutaj o serii morderstw, więc nie wiem, czy można to łączyć, czy to są każdy z przypadek trzeba patrzeć osobno, czy to jest kwestia. Są pewne czynniki, które są takim wspólnym mianownikiem. Najczęściej właśnie to jest choroba psychiczna. Bardzo często to też są takie warunki zewnętrzne, które sprawiają, że pewne czynniki osobowościowe dochodzą do głosu. Tak? Czyli może być jakaś trudność, którą taka osoba sobie po prostu nie daje rady. Brak pomocy i wsparcia społecznego. Tak jak na początku rozmawialiśmy o tym i jest nam trudno to zrozumieć, dlaczego ta społeczność, sąsiedzi, bliskie osoby, rodzina nic nie zauważyła. Może to też świadczyć o tym, że ta rodzina czy ta osoba nie była objęta odpowiednim wsparciem, pomocą. No jak mogło umknąć uwagi to, że jest w kolejnych ciążach? Czyli mówimy o przecież o lekarzach, tak? No, jakby są osoby, które mają się opiekować taką rodziną. Mamy przecież wizyty położnych, które odbywają się w domach. Więc tam na pewno wiele osób tę sytuację przeoczyło. Jeżeli przeoczyły, to znaczy, że ta rodzina, ta kobieta nie była objęta odpowiednim wsparciem. To jeszcze chciałem dopytać o jedną rzecz, ponieważ to też sprawa, która nie daje mi spokoju. Dlaczego?